Cześć, z tej strony Norbert z kanału Polska Moc. Dzisiaj tak nietypowo z kabiny Lexiona, Lexion 540. I kosimy kukurydzę na ziarno. Już jakieś 80, w sumie niecałe 90 hektarów skosiłem, no mówię, trochę się wprawiłem, można coś nagrać. Pierwszy raz ze sterami właśnie tego kombajna jestem. No ale tu akurat jesteśmy na starszym miejscu, zaraz przejdziemy na lepszą. Ogólnie co tu dużo mówić. Fajnie jak na kombajnie. Czy tak fajnie? Różnie bywa. Strasznie się kurzy teraz tej kukurydzy, bo jest niby sucha, ale tak około 30% mam. Zostało do skoszenia jeszcze jakieś 300 hektarów. No 300 może. Nie, 240. No, 240 hektarów zostało do skoszenia. Ogólnie. Tak myślę. To mówię. Spróbuję coś nagrać. Nagram może w inne dni. Z jaką jadę, to jest około 5,5 na godzinę. Wychodzi mi przy tym 2,5 hektara na godzinę. To zaraz wam powiem w sumie jak to wychodzi. Dzisiaj zrobiłem już 14 hektarów i czas pracy kombajnu to wyszło niecałe 9 godzin, a czas mucarni to jest niecałe 7 godzin. No średnio, przeciętnie pokazuje mi 2,12 hektara, 2,12 hektara na godzinę. No wiecie, 2,5 hektara na godzinę. No ale wysypywanie, jak nie wysypujemy w biegu, no to wiadomo, chodzi, a nie nalicza powierzchni i tak dalej. Kombaj sobie to przelicza, potem i wychodzi. Spalanie, jakie mniej więcej mi wyszło, to jest około 20 litrów na hektar z kukurydzy. Czy dużo, czy mało? Co to się stało? Czy to jest dużo, czy mało? Nie wiem. Nie znam się na klasach. Z tego co się orientuję, mówili mi, że w słomie, czy w zbożu podobnie jest spalanie. No wiadomo, wygodniej jest, bardziej komfortowo. No te hektary szybciej ubywają, na pewno niż bizonem. Tak jak mówiłem, bizon około 14 na spali, jak wysypujemy w biegu. Kukurydza w tym roku według mnie tragedia. Jak to mówią, że mokrej tej 30 powinno być 10-12 do hektara, a w tym roku trzeba 2 hektary na to. Jak kosiłem to od 5,5 ton do tak 8 ton z hektara wychodzi. I to można powiedzieć, że w dwóch województwach. Więc wielkopolskie i lubuskie, no więc tam też za bardzo nie spadło, bo u nas, no u nas tego deszczu na kolbę nie było, co było też widać na kukurydzy i dużo osób sprzedawało po prostu na zielonkę prosto z pola. I no bo po prostu nie byłoby ziarna, nie opasało mi się to, a tak sprzątnięte na kiszonkę, można wcześniej zaorać i zasiać sobie jakąś pszenicę albo coś takiego. Więc dużo osób chciało sprzedać właśnie na
kiszonka. Sami zresztą też kupiliśmy. Była dobra cena w tym roku. Dobra, widzimy się za chwilę, może jak będę wysypywał albo coś takiego. Także widzimy się za chwilę. I lecimy. Lecimy z krótkim nocnym epizodem, tak na zakończenie tego vloga. Ale powiem wam, już minęło parę dni od nagrywania tego początku, co nagrywałem początek tego omucenia. No i za dużo się nie zmieniło, maksymalnie koło dziewiątki się tam wydajność kręciła. Miejscami może by nawet była około 12-13, ale ten kombajn nie pokazuje mi i ten na bieżąco średniej wydajności, tylko po prostu ważone wszystko i sprawdzamy. Ale po prostu było widać, że place są konkretne, kukurydza jest, a miejscami w ogóle kolby w ogóle nie było i no to wiecie, nie naleci tego. Powstała mi się ta żarówka, chyba się przepaliła w zorniku i tak trochę naczuję, trochę telefonem przy doświecę, jak to tam wygląda. Kosimy tak około w tych 5,5 na godzinę, 6 maksymalnie, zależy jak jest kukurydza. Teraz aktualnie sypię, może kurde trudno stwierdzić, około 6-7 się kręci. No więc naprawdę w tym roku kukurydza jest masakra w naszym regionie. Słyszałem, że u niektórych około 15 sypło. Nie mówię tak. To już każdy sam musi wiedzieć, jak mu naprawdę dało i ile. Ja mówię to, co jak zauważyłem, jak kosimy. Nie mieliśmy parę lat temu, no to około 10 nam dała z hektara. Chyba trochę ponad 10 mokrej, ale to było pożycie, czyli jeszcze była kiszonka wcześniej zrobiona z żyta. Więc pasza dla bydła była, jeszcze kukurydza na ziarno się udała. A byłaby słaba, byśmy skoczyli na kiszonka, ale że kolby były ładne, to nie poszła na ziarno. I pędzik stoi i czeka. 8Z15 walią. Czy tam nawet 16. Dobra, w tym vlogu byłoby to na tyle. No także trzymajcie się, do następnego. Cześć!